Cześć, z tej strony Weronika Warawasz i zapraszam Cię dzisiaj na dziewiąty odcinek z naszej serii z aktywnością fizyczną kobiet w ciąży. Na początku pragnę przypomnieć, że aby rozpocząć aktywność fizyczną, potrzebujesz zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do jej podejmowania. A teraz zapraszam na trzy ćwiczenia rozluźniające kręgosłup na każdy trymest ciąży. Zapraszam na ćwiczenie numer jeden. Przejdź do klęku podpartego, ustaw dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami, palce szeroko w dłoniach, kręgosłup ustaw w pozycji neutralnej, to znaczy ani nie wyginaj go na nadmiernie do sufitu, ani nie pozwól, aby nadmiernie opadał w dół. Zostaw go po środku. Weź głęboki wdech. Na wydechu zaokrągli plecy, zbliż brodę do mostka, zaokrągli łopatki do sufitu. Zatrzymaj się. Weź kolejny wdech. Na wydechu opuść kręgosłup w dół, spójrz w górę, barki odciągnij od uszu. Weź kolejny wdech. Na wydechu broda do mostka, zaokrągli plecy, kolejny głęboki wdech. Na wydechu kręgosłup do maty. spójrz w górę, rozluźnij barki. Zapraszam na ćwiczenie numer dwa. Przejdź do klęku podpartego. Ustaw dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami, palce szeroko w dłoniach. Spójrz w matę. Ustaw kręgosłup w pozycji neutralnej, tak aby ani nie był nadmiernie wygięty w górę, ani nie był nadmiernie opuszczony w dół. Zostaw go po środku. Weź głęboki wdech. Na wydechu rozluźnij ciało. Odciągnij barki od uszu. Kolejny głęboki wdech i jednocześnie unieś prawą rękę w górę do sufitu. Palce szeroko w dłoniach. Bark odciągnij od ucha. Spójrz za ręką w górę. I zostań tutaj na dwa oddechy. Głęboki wdech. I wydech. Pozwól twojej klatce piersiowej się otworzyć. Weź kolejny wdech. I wydech. Na kolejnym wdechu przenieś dłoń na kość krzyżową, odchyl bark do tyłu i spójrz za swoim ramieniem. I zostań tutaj na kolejne dwa oddechy. Głęboki wdech i wydech, otwórz się za ramieniem do tyłu. Kolejny głęboki wdech i wydech. Na kolejnym wdechu odłóż dłoń pod ramię, spójrz w matę, weź wdech, rozluźnij ciało i powtórz na drugą stronę. Zapraszam na ćwiczenie numer 3. Przejdź do klęku podpartego, ustaw dłonie. Pod ramionami, kolana pod biodrami, rozluźnij cało, delikatnie wyprostuj lewą nogę do tyłu, przenieś kolano prawej nogi w kierunku lewego nadgarstka i delikatnie opuść prawy pośladek w dół, jednocześnie prostując lewą nogę do tyłu. Jak będziesz już w pozycji i czujesz się komfortowo i bezpiecznie, Przenieś ręce w ten sposób, aby kolano było pomiędzy dłońmi. Delikatnie kieruj pośladek w kierunku maty. Oddychaj swobodnie, patrz przed siebie. Rozluźnij barki. Oddychaj. Głęboki wdech. Długi wydech, za wydechem zbliżaj pośladek jeszcze bliżej do maty. Jeżeli czujesz się komfortowo, opuść łokcie na matę, odciągnij barki od uszu i zostań w tej pozycji. Weź kolejny głęboki wdech. Na wydechu. Postaraj się zbliżyć pośladek jeszcze mocniej do maty. Jednocześnie lewe biodro kieruj cały czas do przodu, aby nie otwierało się do boku. Prawy pośladek ściągaj w dół, lewe biodro ciągnij do przodu. Rozluźnij barki, klatka piersiowa otwarta, wzrok skierowany w matę. Oddychaj. Postaraj się rozluźnić całe ciało, znajdź komfort w tej pozycji. Nie zadzieraj głowy. Wzrok skierowany w matę. Wykonaj jeszcze trzy głębokie oddechy. I długi wydech. Jeszcze raz wdech i długi wydech. Ostatni głęboki wdech i długi wydech. Delikatnie wyjdź z pozycji, przenieś ciężar ciała na dłonie, wyprostuj plecy, zadrzej lewą stopę, delikatnie unieś ciało na lewej nodze, Wróć z prawym kolanem do tyłu, ustaw dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami, rozluźnij ciało. Wykonaj to ćwiczenie na drugą stronę. Jeśli jesteś profesjonalistą i chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, zapraszam Cię na kurs z aktywności fizycznej kobiet w ciąży, który prowadzę w Poznaniu. Szczegóły możesz sprawdzić na naszej stronie internetowej szkoleniauryzaj.pl a jeżeli jesteś kobietą w ciąży i potrzebujesz konsultacji bądź wizyty fizjoterapeutycznej, zapraszam Cię na Osiedle Zwycięstwa 124 do Fizjocenter również w Poznaniu. Dziękuję.